dnia 7 maja 1915 roku. Operująca na obszarze Oceanu Atlantyckiego załoga niemieckiego okrętu podwodnego U-20, dowodzonego przez kapitana Waltera Schwigera, storpedowała i w konsekwencji tego doprowadziła do zatonięcia Lusitanii, brytyjskiego cywilnego parowca transatlantyckiego. Akt ten spotkał się z przejawem ogólnoświatowego potępienia, a także pośrednio, w pewnym stopniu, przyczynił się do przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny przeciw cesarskim Niemcom podczas I wojny światowej. W ponad 24 lata później, u zarania bitwy o Atlantyk, incydent Lusitanii powtórzył się. Wszystko za sprawą młodego oficera Kriegsmarine, który nieprawidłowo rozpoznał potencjalny cel swojego ataku, a jego omyłkowa decyzja doprowadziła do śmierci wielu kobiet i dzieci. Pierwszych ofiar rozpoczynającej się właśnie bitwy o Atlantyk. Fritz Julius Lemp był oficerem Kriegsmarine, dowódcą okrętów podwodnych z czasów II wojny światowej. Na świat przyszedł on dnia 19 lutego 1913 roku w miejscowości Qingdao w Chinach, leżącej na obszarze ówczesnej niemieckiej kolonii azjatyckiej. Był synem niemieckiego oficera, który wówczas odbywał tam swą służbę wojskową. Niemniej, z czasem powrócił do ojczyzny, przez co młody Lemp mógł dorastać już w Niemczech. W kwietniu 1931 roku, mając niespełna 18 lat, Lemp wstąpił do rozrastającej się Reichsmarine i po 4 latach szkoleń został przeniesiony na okręty podwodne. W roku 1938 Lemp został dowódcą pierwszego w swoim życiu U-bota, jakim był U-28, jednostka należąca do popularnego typu 7A. Niemniej, dowodzenie tą jednostką było tylko przejściowe, gdyż już w listopadzie 1938 roku przydzielono mu inny okręt podwodny, jakim był U-30, należący do tego samego typu co poprzednia jednostka. To właśnie na tym okręcie Lemp rozpoczął działania wojenne podczas II wojny światowej. I to właśnie na U-30 ten młody oficer Kriegsmarine dokonał rzeczy, która już pierwszego dnia bitwy o Atlantyk wstrząsnęła opinią publiczną na całym świecie. Na chwilę przed wybuchem wojny Lemp wraz z całą swoją załogą opuścił bazę w Wilhelmshaven i wyruszył w rejs na obszar Oceanu Atlantyckiego na zachód od Wielkiej Brytanii i Irlandii. Oprócz jego U-30 w rejs ten wypłynęły także inne niemieckie U-boty, które po przybyciu w wyznaczony im rejon atlantycki miały wyczekiwać dalszego rozwoju wypadków w Europie i w konsekwencji dalszych związanych z nimi rozkazów, a te miały stać się kwestią najbliższych dni. Już 1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę.
W 2 dni później na tą agresję odpowiedziały skonfederowane z Polską mocarstwa zachodnie, Francja i Wielka Brytania. 3 września o godzinie 12:56 czasu berlińskiego ogłosiły one stan wojny z hitlerowskimi Niemcami. Wraz z tą decyzją na Atlantyku rozpoczynała się jedna z najważniejszych, a zarazem najdłuższych kampanii II wojny światowej, zwana Bitwą o Atlantyk. W kilka godzin po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię, o godzinie 16:30, dowodzony przez Lempa U-30 przemierzał w pełnym wynurzeniu swój sektor patrolowania Atlantyku na północny zachód od Irlandii. Okręt ten znajdował się dokładnie 60 mil na południe od Rocall, małej skalnej wyspy wystającej z wody na niecałe 20 metrów. W tym właśnie czasie dowódca U-30 został poinformowany przez wachtę pokładową o zaobserwowaniu na horyzoncie niezidentyfikowanego statku podążającego z kierunku Wysp Brytyjskich kursem północno-zachodnim, bardzo blisko skały Rocall. Kiedy tylko Lemp przeprowadził szybki rekonesans sytuacji, nakazał podążać za zaobserwowanym statkiem, początkowo w wynurzeniu, a następnie, kiedy jego ubot znalazł się już bardzo blisko obcej jednostki, nakazał dalsze zbliżenie w zanurzeniu, aby móc przyjrzeć się jej dokładnie przez peryskop. Kiedy około godziny 19:00 Lemp w coraz bardziej zapadającym mroku przyjrzał się dokładnie obserwowanej jednostce, zauważył, że ma do czynienia z bardzo dużym statkiem, który zygzakował i płynął w zaciemnieniu. Statek ten płynął bardzo szybko i wyjątkowo blisko Rocall, co dodatkowo utwierdzało Lempa w przekonaniu, że ma do czynienia z uzbrojonym brytyjskim statkiem handlowym lub krążownikiem pomocniczym. Pewny swego postanowił więc działać i zatopić wrogą jednostkę. Nakazał swojej załodze zająć stanowiska bojowe i przygotować 2 torpedy. Dokładnie o godzinie 19:40 pierwsza z 2 wystrzelonych torped trafiła w obserwowany statek. Z kolei druga zboczyła z kursu na skutek zainstalowanego w niej mechanizmu, który okazał się wadliwy. Zaniepokojony tym faktem Lemp i zdający sobie sprawę, że jego oponent nie został dobity, a zaledwie uszkodzony, postanowił zejść na większą głębokość, a następnie oddalić się z newralgicznego miejsca. Następnie, kiedy znalazł się już w bezpiecznej odległości, postanowił znów wydać polecenie wynurzenia okrętu i z jego kiosku przyjrzał się przez lornetkę przechylonej na burtę jednostce. Właśnie wtedy ten młody oficer Kriegsmarine zrozumiał niewybaczalny błąd, jakiego dokonał. Statkiem, którego zaatakował, nie był krążownik pomocniczy Royal Navy, lecz Athenia. Duży brytyjski oceaniczny statek pasażerski o wypełności 13 580 ton. W momencie trafienia torpedą zmierzał on do Kanady, a jego pokład przepełniony był cywilnymi pasażerami, głównie obywatelami Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych, a na jego pokładzie znajdowało się także kilkudziesięciu Niemców. Ogólnie przewoził on łącznie 1103 mężczyzn, kobiet i dzieci, a trafienie torpedą spowodowało na nim wybuch paniki oraz zainicjowało akcję ratowniczą. Niedługo po trafieniu radiooperator Athenii rozpoczął nadawanie sygnału o pomoc, podając pozycję statku, a także to, że został on storpedowany przez ubota. Tymczasem obserwujący wszystko ze swojego kiosku na U-30 Lemp postanowił oddalić się z miejsca ataku, tym samym nie powiadamiając swoich przełożonych o rozmiarach swojej błędnej decyzji, ani też nie udzielając żadnej pomocy rozbitkom. Na szczęście trafienie torpedą nie doprowadziło do natychmiastowego zatonięcia Athenii, która utrzymywała się na powierzchni Atlantyku jeszcze przez kilkanaście godzin. Z pomocą dla rozbitków wyruszyło łącznie 6 jednostek, znajdujące się w pobliżu 3 statki handlowe oraz 3 brytyjskie niszczyciele, którym udało się podjąć z wody zdecydowaną większość rozbitków. Łącznie, na skutek omyłkowej decyzji Lempa o storpedowaniu Athenii, śmierć poniosło 118 osób, z czego część w wyniku tragicznego incydentu podczas akcji ratowniczej, kiedy to śruby napędowe norweskiego zbiornikowca Knut Nelson przez nieuwagę zaczepiły o łódź ratunkową. Wśród ofiar Athenii było także 28 Amerykanów. Przez kolejne dni od zatopienia sprawa Athenii była na ustach niemalże całego świata. W Berlinie obawiano się, że zdarzenie to może spowodować łańcuch zdarzeń, który w konsekwencji doprowadzi do wciągnięcia Stanów Zjednoczonych do wojny przeciw Niemcom, tak jak miało to miejsce podczas I wojny światowej po zatopieniu Lusitanii. Rankiem 4 września
Dowódca Kriegsmarine, admirał wielki Erich Raeder, udał się w podróż lotniczą do Wilhelmshaven, aby porozmawiać w cztery oczy z dowódcą floty podwodnej, admirałem Karlem Dönitzem. Po wspólnej analizie rozkazów bojowych i rejonów patrolowania wysłanych na Atlantyk niemieckich ubotów, nie mieli oni żadnych wątpliwości, że sprawcą zatopienia Ateni był Lemp. Pomimo tego, podjęli oni decyzję o ukryciu prawdy. Raeder postanowił wydać polecenie kategorycznie zaprzeczające zatopieniu brytyjskiego liniowca przez stronę niemiecką, a wszelkie oskarżenia miano traktować jako kłamliwe prowokacje. W ślad za nim ruszyło niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wydając specjalne oświadczenie, w którym stwierdzono, że żaden ubot nie był w stanie zatopić Ateni, ponieważ północna granica strefy patrolowania najbliższego wówczas znajdującego się tam niemieckiego okrętu podwodnego była oddalona o 70 mil na południe od incydentu. Sugerowano także, że statek ten mógł trafić na brytyjską minę, a nawet, że został celowo zatopiony przez brytyjski okręt podwodny celem wciągnięcia do wojny Stanów Zjednoczonych. Września do bazy w Wilhelmshaven powrócił ze swojego patrolu bojowego Lemp i natychmiast dostał polecenie stawienia się u Dönitza. W rozmowie w cztery oczy Lemp przyznał się do zatopienia Ateni. Niemniej usprawiedliwiał swoją decyzję faktem, że statek ten płynął zygzakiem, a jego światła były przygaszone, przez co jego zdaniem miał prawo uznać tę jednostkę za uzbrojony statek handlowy i zatopić go. Po złożeniu zeznań Dönitzowi, a następnie Raiderowi, Lemp wylądował w areszcie domowym, w którym jednak nie pobył zbyt długo. Nim jednak z powrotem trafił do czynnej służby, został zobowiązany do zachowania tajemnicy w sprawie Ateni. Podobnie zresztą, jak jego podkomendnik U-30. Równocześnie na rozkaz Dönitza sfałszowaniu uległ dziennik pokładowy, znajdujący się na ubocie Lempa, z którego miało od teraz wynikać, że okręt ten tamtego feralnego dnia znajdował się daleko od miejsca zatopienia Ateni. Pomimo tak niekorzystnego obrotu sytuacji w swoim już pierwszym patrolu bojowym, Lemp powrócił na Atlantyk i do końca 1939 roku zdołał wykonać jeszcze dwa kolejne patrole. 29 grudnia, znajdując się na podejściach do Liverpoolu, jego ubot natknął się na grupę brytyjskich okrętów na czele z dwoma pancernikami. W wyniku ataku torpedowego uszkodzeniu uległ pancernik HMS Barham, a Lemp zdołał bezpiecznie oddalić się z niebezpiecznego miejsca. W kolejnym roku, 1940, Lemp wraz ze swoją załogą brał udział w kampanii norweskiej, w której jednak podobnie jak inne zaangażowane w nią uboty, nie osiągnął żadnych spektakularnych sukcesów. Jego polem do popisu był Atlantyk, na który powrócił po zakończeniu działań w Norwegii i radził sobie na tym akwenie działań zbrojnych bardzo dobrze. W połowie 1940 roku Lemp był już jednym z najskuteczniejszych asów u Bodwaffe i w dowód tego został nagrodzony krzyżem rycerskim, a już w listopadzie tego samego roku przydzielono mu nowy okręt podwodny, U-110, będący dużym oceanicznym ubotem zaliczanym do typu 9B. Okręt ten charakteryzował się wypornością w zanurzeniu w granicach 1178 ton, długością 76,5 metra i szerokością niemalże 7 metrów. Miał też spory zasięg oraz duży zapas torped obliczany na 22 sztuki, a za jego napęd odpowiadały dwa silniki wysokoprężne o mocy 4400 koni mechanicznych oraz dwa silniki elektryczne o mocy 1000 koni mechanicznych. Ogólnie U-110 był nowoczesną jednostką, przeznaczoną do długotrwałych rejsów bojowych na Atlantyku. Nim jednak Lemp mógł wykonać swoją pierwszą misję oceaniczną na tej jednostce, musiał odbyć wraz ze swoją załogą wielomiesięczne szkolenie, aby dobrze obeznać się w dowodzeniu tego typu okrętu. W początkach marca 1941 roku, po skróconym okresie szkolenia, Lemp został wysłany w swój pierwszy atlantycki patrol bojowy na U-110. Podczas jego trwania zaangażował się w atak na aliancki konwój HX-112, podczas którego zdołał uszkodzić duży brytyjski zbiornikowiec Aerodona. Sam też stał się obiektem ataku brytyjskich niszczycieli, których załogi próbowały zatopić U-110 za pomocą zrzucanych bomb głębinowych.
Niemniej, także i tym razem, Lems skutecznie zdołał oddalić od siebie to niebezpieczeństwo. Jeszcze podczas tego samego rejsu, dnia 23 marca, patrolując rejon na zachód od Islandii, Lempowi udało się dostrzec mały norweski frachtowiec, postanowił więc podjąć decyzję o jego zatopieniu. Jednak żadna z czterech wystrzelonych z kadłuba U-110 torped nie trafiła w cel. Zawiodło także działo okrętowe, a skonsternowany tym faktem Lemp nakazał powrót do bazy w Lorient. Za główny powód nieudanego ataku na frachtowiec uważał brak wystarczającego szkolenia swojej załogi oraz zawodność torped. Na swój kolejny patrol bojowy Lem wypłynął z Lorient 15 kwietnia 1941 roku i już po 12 dniach udało mu się zatopić operujący na zachód od Irlandii brytyjski parowiec Henry Moore, a już 7 maja został on poinformowany drogą radiową o obecności w pobliżu dużego brytyjskiego konwoju. Był to konwój OB-318 płynący z Liverpoolu do portów w Ameryce Północnej. Składał się łącznie z 40 statków oraz dość silnej osłony konwojowej, będącej trzecią grupą eskortową, w skład której wchodziły trzy niszczyciele, 5 korwet, kanonierka i traveler. Zaraz po otrzymaniu współrzędnych jego lokalizacji, Lemp nakazał rejs w jego kierunku i już następnego dnia uzyskał on kontakt wzrokowy poszukiwanego konwoju. W tym czasie natrafił także na innego ubota przygotowującego się do ataku. Był to U-201, dowodzony przez kapitana Alberta Schnee. Obaj dowódcy, porozumiewający się ze sobą za pomocą sygnalizacji flagowej, ustalili wspólny atak na konwój, który miał nastąpić 9 maja w godzinach dziennych. Tego dnia, około południa, Lem zdecydował się na atak na prawe skrzydło konwoju, nakazując odpalenie torped do czterech frachtowców. Po zaledwie kilku chwilach, dwa z nich, Esmond i Bangor Heath, stanęły w płomieniach i zaczęły pogrążać się w atlantyckich odmętach. Zaskoczenie atakiem niemieckiego ubota pośród Brytyjczyków było spore. Niemniej, szybko podjęli oni decyzję o wykonaniu alarmowego zwrotu konwoju na lewą burtę, a manewr ten utrudnił atak kolejnemu będącemu w pobliżu ubotowi. Torpedy wystrzelone z U-201 ostatecznie zatopiły tylko jeden statek, jakim był Gregalia, oraz uszkodziły kolejny, Empire Cloud. Zaalarmowana całą sytuacją grupa eskortowa dowodzona z pokładu niszczyciela Bulldog przez 40-letniego oficera Royal Navy, Edisona Joe Baker Criswella, przystąpiła do obrony konwoju i za główny cel obrała dowodzone przez Lempa U-110. Do bezpośredniego ataku na tą jednostkę przystąpiły dwa niszczyciele, HMS Bulldog i HMS Broadway oraz jedna korweta, HMS Aubrytia. Wszystkie te trzy okręty uzyskały bardzo wyraźny sygnał hydrolokacyjny o położeniu niemieckiej jednostki i przystąpiły do zrzucenia bomb głębinowych. Prym wiodła tu załoga brytyjskiej korwety, która zrzuciła do wody aż 16 wybuchowych ładunków. Ich podwodne eksplozje poważnie uszkodziły niemiecką jednostkę. Zniszczeniu na U-110 uległy m.in. przyrządy pomiarowe zanurzenia. Unieruchomione zostały silniki elektryczne, stery głębokościowe. Doszło do pęknięcia rufowego zbiornika paliwa i zbiornika balastowego, a także do uwalniania się trującego chloru w baterii dziobowej. Zdając sobie sprawę z beznadziejności dalszego przebywania pod wodą, Lem wydał rozkaz przygotowania okrętu do alarmowego wynurzenia za pomocą szasowania zbiorników balastowych. Nim jednak rozkaz ten został wykonany, ubot sam w sposób niekontrolowany zdołał wynurzyć się na powierzchnię wody, prawdopodobnie za sprawą przerwania przewodu ciśnieniowego, co skutkowało unieruchomieniem zbiorników balastowych. Kiedy tylko U-110 osiadł na powierzchni tafli wodnej, Lem wbiegł na jego pomost, aby ocenić sytuację, w jakiej się znalazł. Jednak widok, który ujrzał, nie napawał go optymizmem. Jego okręt podwodny ostrzeliwany był z broni pokładowej przez wszystkie trzy brytyjskie jednostki, a dodatkowo niszczyciele Bulldog i Broadway szybko zbliżały się na pełnej prędkości, aby go staranować. Nie zastanawiając się zbyt długo, Lem wykrzyknął: "Wszyscy jak najszybciej opuszczać okręt!" I prawdopodobnie, że także wydał komendę otworzyć zawory,
aby U-110 nie dostał się w brytyjskie ręce. Niemniej, na U-bocie zapanował chaos. Jego 47-osobowa załoga rzuciła się do ucieczki w kierunku pomostu, pozostawiając na pokładzie wiele bardzo istotnych materiałów, do których przede wszystkim zaliczała się maszyna szyfrująca Enigma wraz z dokumentami szyfrowymi. Zawory rdzenne także nie zostały otwarte. Widząc z pokładu rozpędzonego niszczyciela Bulldog spanikowanych niemieckich marynarzy skaczących do zimnej atlantyckiej wody i zdając sobie sprawę z nieoczekiwanej możliwości przejęcia niemieckiego U-bota, który wciąż nie tonął, dowódca grupy eskortowej Baker Criswell zdecydował o zaprzestaniu próby taranowania i przystąpił do pospiesznego organizowania grupy abordażowej. Również dowódca niszczyciela Broadway zrezygnował z próby taranowania niemieckiego okrętu podwodnego. Tymczasem pośród będących już w wodzie członków załogi U-110 dało się wyczuć, że popełnili poważny błąd, nie dopilnując otwarcia zaworów dennych na U-bocie. Niemniej, dokładny przebieg zdarzeń, jaki wydarzył się wtedy pośród nich, nie jest dobrze znany, nawet dzisiaj. Według jednych z relacji, Lem, widząc, że brytyjskie niszczyciele zrezygnowały z taranowania jego okrętu, postanowił popłynąć z powrotem na jego pokład i został zastrzelony przez jednego z członków brytyjskiego oddziału abordażowego. Z kolei inna wersja wydarzeń mówi, że Lem w geście rozpaczy wzniósł swoje ręce do góry i zniknął pod powierzchnią wody, popełniając samobójstwo. Faktem jest jednak, że nie zdołał on zapobiec wtargnięciu Brytyjczyków na pokład U-110, a jego życie dnia 9 maja 1941 roku dobiegło końca. Brytyjska admiralicja ostatecznie przyjęła wersję, że przyczyną jego śmierci było utonięcie. Zdając sobie sprawę z faktu ciągłego utrzymywania się na powierzchni wod niemieckiego okrętu podwodnego, brytyjskie dowództwo zadecydowało o rozpoczęciu próby jego abordażu. Akcji tej nadano kryptonim Primrose, a do jej wykonania wyznaczono pospiesznie utworzony oddział abordażowy, dowodzony przez 20-letniego podporucznika Davida Belmaya. Oddział ten został sformowany z załogi niszczyciela Bulldog i składał się z 9 uzbrojonych mężczyzn, gotowych otworzyć ogień do każdego Niemca, który podjąłby próbę pokrzyżowania wykonania ich misji. Grupa ta podpłynęła do U-bota spuszczoną z pokładu Bulldoga łodzią i rozpoczęła próbę przejęcia wrogiej jednostki. Dowodzący nią, podporucznik Belmi, podszedł z rewolwerem w ręku do luku kiosku i otworzył go. Następnie ostrożnie przygotowany na atak jakiegoś pozostałego na pokładzie Niemca, zszedł metalową drabinką w głąb pokładu, a za nim kolejni członkowie grupy. Ku ich jednak dużemu zdziwieniu, niemiecki U-bot był opuszczony. Na jego pokładzie wciąż świeciło się światło. Nie było widać żadnego śladu świadczącego o zalaniu, a także nic nie wskazywało na wydobywanie się trującego chloru. Brytyjska grupa abordażowa przystąpiła więc niezwłocznie do zbierania cennych materiałów znajdujących się na pokładzie U-110. Jej dowódca opisał przebieg realizacji tego zadania w sposób następujący. U-bot widocznie został opuszczony w wielkim pośpiechu, ponieważ wszędzie leżały porozrzucane różne przedmioty. Ustawiono ludzi w szeregu i przekazywano na górę wszystkie książki szyfrowe. Ważne było, aby działać szybko, ze względu na możliwość zatonięcia okrętu. Wydałem rozkaz wyniesienia wszystkich książek, oczywiście poza beletrystyką. Skutkiem tego zabrano pewną ilość bezużytecznych książek nawigacyjnych. Wszystkie mapy morskie znajdowały się w szufladach stolika na mapy centrali. Było tam również teren książek kodowych, dzienników okrętowych i tym podobnych. W tym czasie radiotelegrafista udał się do pomieszczenia radiostacji, znajdującego się tuż na prawej burcie obok centrali w stronę dziobu. Urządzenie było w idealnym stanie. Widocznie nawet nie próbowano niczego zniszczyć. Odnaleziono tam książki kodów i sygnałów, książeczki uposażenia oraz korespondencję. Wszystko wskazywało, że pomieszczenie służyło jako kancelaria okrętowa. Tu znaleziono również maszynę szyfrującą Enigma. Była włączona, jakby ktoś używał jej przed opuszczeniem okrętu. Enigma wygląda jak maszyna do pisania.
radiotelegrafista, nacisnął klawisze, ujrzał zaskakujące efekty i przesłał ją lukiem w górę. Tymczasem na powierzchni Brytyjczycy przystąpili w końcu do podjęcia z wody niemieckich rozbitków z U-110. Akcji tej podjęła się załoga jednej z korwet, której łącznie udało się uratować 34 ludzi, z czego dwóch zmarło już na pokładzie brytyjskiej jednostki. Dowodzący całością akcji przeciw U-110, Baker Criswell, zrozumiał także, że istnieje realna szansa odholowania uszkodzonego U-bota na Islandię. Gdy tylko zespół abordażowy opuścił pokład U-110, został on doczepiony przy stalową liną do niszczyciela Bulldog i rozpoczął się jego hol. Niemniej, na skutek licznych perturbacji związanych z jego stanem technicznym, po 100 milach rejsu, U-110 ostatecznie zaczął szybko tonąć, zerwał się z liny i bezwładnie opadł na dno Atlantyku. Choć Fritz Julius Lemp był jednym z kilku najskuteczniejszych asów Kriegsmarine w czasach II wojny światowej, z bilansem 19 zatopionych statków o łącznej pojemności 96 314 ton wyporności i uszkodzeniu kilku innych, podczas swojej służby nie zdołał wystrzec się kilku karygodnych pomyłek. To na jego barkach spoczywała odpowiedzialność przejęcia przez Brytyjczyków U-110, na którego pokładzie w ich ręce wpadły ściśle tajne dokumenty, które z czasem przyczyniły się do odwrócenia losów bitwy o Atlantyk na korzyść aliantów. To on ponosił także odpowiedzialność za śmierć cywilnych pasażerów Ateni, choć oficjalna prawda o jej zatopieniu ujrzała światło dzienne dopiero po śmierci Lempa w trakcie powojennych procesów norymberskich. Także w spisanych po wojnie wspomnieniach admirał Dönitz opisał zatopienie Ateni i odpowiedzialność Lempa w sposób następujący. 3 września 1939 roku U-30 zatopił brytyjski statek pasażerski Atenia. Zaciemniony statek płynął bardzo osobliwym kursem, zygzakując. Dowódca uznał go więc za krążownik pomocniczy i zatopił. Mimo usprawiedliwienia, że działał w dobrej wierze, został on przeze mnie ukarany, ponieważ działając z większą starannością mógł rozpoznać, że nie był to krążownik pomocniczy. Ze względu na to zajście, jeszcze wieczorem, 4 września 1939 roku, rozkazano U-botom zarządzeniem Führera nie podejmować na razie żadnych wrogich działań wobec statków pasażerskich, nawet wtedy, gdy idą one w konwoju. Ostatecznie, wojenna epopeja Fritza Juliusa Lempa zakończyła się dla niego tragicznie. Opłacił ją swoim życiem, a jego ciało spoczęło tam, gdzie ciała wielu ofiar zatopionych przez niego statków, na dnie Atlantyku. Z kolei zgoła inaczej potoczyły się dalsze losy dowódcy brytyjskiej grupy abordażowej, podporucznika Davida Belmaya, któremu było pisane żyć jeszcze wiele długich dekad. Ostatecznie zmarł on w roku 2016, w wieku 96 lat. Do samego końca miał przy sobie pewną osobistą zdobycz, wyniesioną z pokładu U-110. Była nią czapka oficerska głównego bohatera tego opowiadania, kapitan lejtnanta Fritza Juliusa Lempa.